We were undiscovered, didn't care for one another. You and I, you and I. Jechaliśmy ogólnie na rowery sobie tutaj, niedaleko, i podcieka miejscuwa. Kto by myślał, że Kaszuby są takie piękne? Piotrek żartuje oczywiście. No jesteśmy gdzie? No gdzie jesteśmy? W Chorwacji. Dokładnie tak. Jesteśmy w Chorwacji. Niedaleko Omisza. To są nasze pierwsze wakacje za granicą w ciągu naszego 10-letniego związku. Takie mamy śniadanie przygotowane przez Ewelinę mamę. Żeby siły włożyła w to. Tak. Serca. Niesamowicie pokrojone warzywa i zapierające dech w piersiach pokrojony arbuz okraszony trzema figami. Hejka, witam się już z wami osobiście i słuchajcie. I słuchajcie, za mną widzicie wodę i dzisiaj jedziemy na wycieczkę łódką, motorówką na wyspę Chwar i okoliczne wyspy, także będzie mega przygoda i koniecznie muszę wam to nagrać, bo jak widzicie, wstaliśmy wcześniej rano i lecimy na przygodę. Zaraz wam pokażę motorówkę. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh shit, it feel like I'm floating, but I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My niggas making it by off that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plan. Subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scroll and my pen thinking dead. So mama found she did them ledge. She told me that's not who I am. But nowadays I put on for the fam, see you when I can. I'm surrounded by my feelings, I'm stuck on a Ferris wheel. I bet I perish at 140 acres. She wants the horse and the carriage, a porcelain Porsche and a garbage. I talk to the mirror, I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. Not sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Money is everything. It's everything I need. Till I lay my eyes on you. Know what this is, yeah, but it feel like it's real, baby. I don't wanna pretend, no. I just wanna come clear, wanna see you again. Nigga used to think this was everything I need. Right, not so fond of change. I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me, no, I don't need nobody. Yes, I was so naive, somehow I'm still all in on me. Yeah, yeah. Way too many times I let the ball drop. Now I'm Steph Curry with the wrist flicks. So they cold shoulders, never defrost. No deal, but I pre-floss with the money tree in a deep pot. So I'm Cornell Ains with the rundown. Bitch, I'm all in the field with the cleats off. Everything that I wanted to reach, I had the tunnel vision, couldn't see far. Negative vibes that I feed off got me up and down like a seesaw. All these decoys hit the destroy. Widać. Widać nawet dno pod tobą, a tu jest ze 6 metrów czy 5. Ja bym tutaj sobie poleżała trochę, wiecie, z tymi cygadami. Jak to poleżej. To wy poleżcie sobie. Tylko ucieka nam jedzonko jak coś, bo nie zdążymy potem podjechać po jedzenie. To już do 18 przeżyjemy, nie? Te 3 godziny. Mamy winogrona, mamy fabrykę, mamy figi. Fabrykę? Jaką fabrykę? Lubisz pływać łódką? Uwielbiam, ale taką, szybką. Taką szybką motorówką. I gdzie my jesteśmy? Superstar. Tak się nazywa? Miasto. Miasto Superstar? Nasza Superstar jest w Superstar. I co najlepsze?
Mandarynki nie leżą w sklepach, tylko rosną na drzewach. Takich jak to. Tak samo granaty. Jeszcze tego rozmaryna będzie trzeba nagrać. Patrzcie, a ten krzak to jest ogromny krzak rozmarynu. No, patrzcie, a tam kolejny kiciuś. Nagrywam wszystkie kiciusie w Chorwacji. Kocham was, kiciusia. A to krzak liścia laurowego. Hejka, u nas jest już kolejny dzień i przyjechaliśmy teraz na Makarską Rivierę, bo szukamy miejsca, gdzie Piotrek mógłby sobie poskakać z klifu, ale też przyjechaliśmy na śniadanko i wzięliśmy sobie rzeczy, żeby zrobić sobie piknik, więc zaraz wam pokażę, co tutaj dobrego można zjeść poza restauracjami, bo jak mówiłam, restauracje to troszkę nie wypał, jeżeli chodzi o nasze gusta. Także zaraz zobaczycie, co przygotowaliśmy sobie na dzisiejszy piknik. Pokazuję wam, co mamy na śniadanko. Mamy chorwacki chlebek. Przepyszny, taki okrągły, płaski, on jest przepyszny. Tutaj mamy burki, wyjmę wam pokazać, ze szpinakiem, przepyszny chorwacki wypiek. Kupicie je w każdej chorwackiej piekarni. Do tego przepyszna papryka, tutaj akurat majonezu mamy w tubce. Przepyszne pomidorki i tutaj jeszcze mamy owoce lokalne, winogrona przepyszne, świeże figi. I tutaj, słuchajcie, takie śmieszne coś, bo to są figi i one są suszone, ale jak widzicie, one są tak na wpół jakby wysuszone i są też przepyszne. Naprawdę jak bardzo trochę. Dobre. Wyglądają jak czosnek, no ale są przepyszne. Także dzisiaj mamy takie śniadanko z takim widoczkiem na Makarską Rivierę. Jesteśmy w Omiszu i idziemy dzisiaj tam na górę. Chyba nawet nie widać, gdzie idziemy, bo tam, a nie widać, tam u góry jest forteca. Forteca Starigrad. I idziemy tam na górę. Będziemy się wspinać po skałach. A tam na dole Omisz i woda. No widok stąd jest dość kocurny. I wspinaczka po skałkach, czyli coś co koziorożce, czyli ja. I Tomasz, pozdrawiam cię Tomasz, kochają. Tu nasze śniadanie. Ser, warzywa, chlebek. A to Ewelina je ser. I pomidorka. I pomidorka.
Dobre? Mhm. A za jaką trzeba zrobić? Powiedzmy niam. A tu kanapka siaby. Tu kanapka siaby. Czyli chorwacki kebab. Jesteśmy na fortecy. To jest forteca. Weszliśmy, ale jak mam być z wami szczera, mamuś, chowaj się. Jak mam być z wami szczera, to chodzenie po skałach w pełnym słońcu to nie jest mój typ rozrywki. Wolałabym leżeć na plaży teraz, ale mimo wszystko spoko przygoda. A ja się nie zmęczyłem w ogóle. A Piotrek się nie zmęczył, bo on jest sportsmen. On jest sportsmen i on się nie męczy. Mnie bardziej zmęczyło po prostu to słońce i ten upał. Jesteśmy już na fortecy, a to w dole, co widzicie, to rzeka Cetina. I widok na morze z fortecy. Tam po tych skałach szliśmy. I piękna laguna. Mnie to tam ciągnie, a nie w góry. Mnie ciągnie do wody, a nie do góry. Dajcie znać, jak wy macie. Już wiem, że 1000 razy się o to was pytałam, ale za każdym razem się zastanawiam, jak to jest, że mnie w góry w ogóle nie ciągnie, tylko do tej wody. To jest widok z baszty na Starigradzie. Co dzisiaj widziałaś pod wodą? Widziałam kraba. Widziałam rybki różne. Auć, walnęłam się w kolano. Nie widziałam, że tak płytko. Widziałam różne fajne rybki. Widziałam ogóry oczywiście, których jest pełno. I widziałam takie wielkie ryby. Takie grube i takie wielkie. A ja widziałem golasów. Bo jesteś rybką. Co? Bo jesteś rybką.
Mamy tutaj na talerzu, patrzcie, opuncję. Mama właśnie ją przygotowała, znaczy obrała i tak dalej. I będziemy próbować opuncję. Wygląda jak burak. Trochę. Taki ma kolor buraczany. Dobra, zobaczymy. Hejka, słuchajcie, u nas jest już dzisiaj ostatni dzień i idziemy na kolację do Omisia. I w końcu, po tygodniu, mogę Wam polecić restaurację. Jak wiecie, już Wam mówiłam wiele razy, że restauracje na tym wyjeździe to były same fuck-upy, ale znaleźliśmy jedną, którą z czystym sumieniem mogę Wam polecić i dzisiaj Wam pokażę, jaka to restauracja i co będziemy jeść. Teraz parkujemy, to Wam powiem, z takim widokiem na górę, ale nie widać tej góry, jak do Was mówię, taką ciekawostkę, że na przykład teraz jesteśmy w Omiszu, a jak byliśmy w Gradac, to w Gradac ceny, słuchajcie, o połowę niższe. Dla porównania, gałka lodów w Omiszu 10 kun, a gałka lodów w Gradac 5 kun. I ze wszystkim tak było. Z każdym jedzeniem w restauracji też zapłaciliśmy o połowę mniej. Także powiem Wam, że Omisz dosyć drogi. Jeszcze jak szukamy parkomatu, to Wam powiem, że na początku, za pierwszym razem, Omisz nie zrobił na mnie wrażenia i nie podobał mi się, ale jak wczoraj poszliśmy wieczorem na kolację, to już był całkowicie inny klimat. Był całkowicie inny klimat i już Omisz mi się podoba. A mama kocha Omisz? Mama chce się pokazać? W Omiszowym, patrzcie, jaka gwiazda, uwaga, idzie gwiazda. Gwiazda, jaki strój. Wiecie, jaka jest historia Omisza? Kiedyś ktoś tutaj przyszedł i zaczął misia i mówi, o, miś. I tak powstał Omiś. No, tak było. To jest ta restauracja, którą polecamy. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo jest tak głośno. Coco Pazzo. I to jest, słuchajcie, jedyna restauracja w Omiszu, jaką znaleźliśmy, gdzie są fajne wegetariańskie dania, jak możecie zobaczyć. Wczoraj jadłam tego z mamą wegeburgera i był bardzo dobry. Starter Piotrka, zupa rybna. Chcesz coś powiedzieć? Tak, jest przepyszna. Jest to druga najlepsza zupa rybna, jaką jadłem w życiu, a najlepszą jadłem w Gdyni, ale nie pamiętam gdzie, ale była taka czerwona i pikantna, ale ta jest po prostu... Ogromne kawały ryby. To jest niesamowicie dobra. I ogólnie to miejsce jest niesamowicie dobre. Jakbyście byli w Omiszu, to przyjdźcie do Coco Pazzo. Odeszłam trochę tam, gdzie nie ma muzyki i pokazałam Wam na przebitce, co jedliśmy. Ja jadłam tofu teriyaki i jak widzieliście, to było tylko tofu z takim konfiturą z cebuli, bym powiedziała. Także było to dla mnie troszeczkę danie niepełne. Brakowało mi tam jakiegoś ryżu albo makaronu ryżowego, ale było przepyszne. Piotrek jadł fettuccine z krewetkami. Moja mama jadła sałatkę z tuńczykiem, a mojej mamy partner jadł calzone. I słuchajcie, jak Wam mówiłam, bardzo Wam polecam to jedzenie. Jeżeli chodzi o wczorajsze dania, to ja z mamą jadłyśmy burgera wege, był bardzo dobry. Piotrek jadł risotto też z owocami morza. I ogólnie powiem, że te dania a la włoskie, czyli risotto i makarony plus zupa rybna są najlepsze. Oczywiście tego burgera też Wam polecam.
No jak mówię, dzisiaj to tofu teriyaki też było bardzo, bardzo dobre, ale jednak brakowało mi tam jakiegoś ryżu czy makaronu. Także to jest moje podsumowanie i mimo wszystko bardzo Wam polecam. I też nagrałam Wam przebitkę, bo akurat siedzieliśmy obok kościoła i było chorwackie wesele i mogliście właśnie widzieć race, flagę, śpiewy. Zastanawiamy się, czy było to jakieś wesele piłkarza, czy czegoś takiego, nie? Ale było super. Nie? Mamo? Inne niż w Polsce. Było. Bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie, dlatego Wam też przebitkę nagrałam. Welina, podobno już nie ma już tego loda. Ale nikt nie chce po mnie go zjeść. Chcecie? Pokażę Wam, co kupiliśmy. Zaszliśmy w Omiś do takiej pani w głąb Starego Miasta. Ma świetny sklepik właśnie z własnej roboty produktami. Oliwy, wina, rakije, różnego rodzaju naprawdę alkoholowe przetwory. I tam pani daje Wam wszystkiego spróbować, więc łatwa jest decyzja później. Łatwo później podjąć decyzję, jaki alkohol wybrać. I słuchajcie, my kupiliśmy dwie oliwy. Tutaj są rzeczy na prezent, w sumie na prezenty głównie. A kiedy ten film pójdzie? No, długo po naszym. Najpierw dostaną prezenty, a później będzie film? Tak, tak. Długo, bo ja jeszcze mam jeden film w zapasie. Także śmiało już każdy dostanie te prezenty, zanim ten film pójdzie. Tak. Nie, no to nieważne, nieważne. Mówię Wam po prostu, co kupiliśmy. Dwie oliwy z oliwek, wino czerwone i słodkie. Ja ogólnie nie lubię wina ani czerwonego, ani słodkiego, ale jak pani mi dała spróbować to wino, to uznałam, że muszę je kupić koniecznie też dla nas, bo było przepyszne. Tak, więc ogólnie pani była taka, że po prostu krzyczała, żeby wejść i krzyczała, że nalewa i że trzeba próbować. Ogólnie można. Więc jakbyście chcieli się napić za darmo. Tak, można było się tam naprawdę dobrze bawić. Tak. Zaprawić. Dobrze zaprawić przed imprezką, bo wszystkiego, co chcieliście, to można spróbować. Później ten alkohol, trawica się nazywa, tak? Trawowica. Trawowica. Nie moje klimaty totalnie, taki ziołowy smak. Ogólnie chłopaki pili przez cały wyjazd praktycznie to, ten alkohol, ale zwykły ze sklepu. A ten ma całkowicie inny smak niż ten ze sklepu i patrzcie, jak pięknie wygląda w środku. Z roślinami. Także dla miłośników wódek takich ziołowych. I tutaj ostatnia rzecz, rakija. Akurat wybraliśmy dwie rakije figowe. Była jeszcze, o Jezu, już nie pamiętam. Pamiętam, że była jeszcze malinowa i jakaś jeszcze, ale nie pamiętam. Gruszkowa? Jaka. Gruszkowa, tak. Także może jak uda mi się znaleźć to miejsce, to Wam podlinkuję adres. Bo naprawdę super atmosfera, można próbować i nie bierze się w ciemno. Dobra, etykietka. A, Piotrek znalazł etykietkę. Czekajcie, bo nie wiem, czy mi się. O Jezu, no ten aparat i jego fokus to jest naprawdę. O, stój. Chyba już widać, co? Coś tam widać. Także polecam. Ostatni już przystanek w Chorwacji, jesteśmy w Primosten, w drodze już do domu, skakaliśmy z tych skał. Nie wiem, czy udało nam się coś nagrać, bo było nagrywane telefonem, więc jak coś się uda wrzucić, to Wam wrzucę, jak skakaliśmy. Ja tylko raz skoczyłam, bo ja, wiecie, ja jestem cykor, ja się boję takich rzeczy, ale skoczyłam, więc mam odhaczone. Popływałam sobie ostatni raz, pożegnałam się z morzem. I słuchajcie, przychodzę już do Was z takim podsumowaniem na temat Chorwacji. Wnioski na temat Chorwacji.
Po pierwsze, jest to dla mnie trochę kraj skał i schodów. Z naszego mieszkania nie mieliśmy dojazdu na dół samochodem i musieliśmy iść 172 schodki do góry codziennie, czasami nawet po parę razy dziennie. Druga sprawa jest taka, jeżeli chodzi o jedzenie, to jeżeli jesteście wegetarianami, to z tego co zauważyłam, to w Omisiu i w okolicy w żadnym sklepie nie dostałam ani mlek roślinnych, ani jednego mleka roślinnego, ani w ogóle zero rzeczy wegetariańskich typu tofu, jakieś znamienniki mięsa, nic. Także to jest jedyny minus. I tak jak wspominałam, w restauracjach też nie jestem zadowolona. Jeżeli nie jecie mięsa czy owoców morza, no to może być ciężko, bo nawet makarony czy risotta były zawsze z owocami morza i tylko to Coco Pazzo to była jedyna restauracja, którą znalazłam z wegetariańskimi opcjami. Kolejna rzecz to są ceny i słuchajcie, jeżeli chodzi o Omiś, to uważam, że jest tu dosyć drogo, na przykład jeżeli chodzi o restauracje, ale i w ogóle uważam, że ceny są dosyć wysokie i tak w porównaniu, jak Wam wspominałam, chyba, że w Gradac ceny wszystkiego są o połowę mniejsze. Także myślę, że czym bardziej na południe albo z dala od większych miast, tym będzie taniej. Nie wiem, jaka jest zależność, ale mówię, no dla porównania Omiś, Gradac, który jest 1,5 godziny od Omisia, ceny o połowę niższe. Jeżeli chodzi o miasta, które zwiedziliśmy, miejscowości, no to wiadomo, Omiś, Makarską Rivierę, Gradac, na Wyspie Chwar i na Wyspie Brać byliśmy i to wszystko, nie? No i wiadomo, no i te wszystkie okoliczne plaże, no to już nawet... No i teraz Primosten. Jeżeli chodzi o te wszystkie okoliczne plaże, no to nie zapamiętałam nazw miejscowości, ale to wiecie, jak jedziecie wzdłuż morza, to tam pełno jest miejscowości z zejściami do wody. Nie ma tu plaszek w Trójmieście. Tak, jeżeli chodzi o miejscówki, to najbardziej mi się chyba podobała Wyspa Brać. Miejscowość Supetar. Miejscowość Supetar. My cały czas mówiliśmy Superstar, bo jedna osoba tak powiedziała i później każdy już do tej pory mówimy na to Superstar. Także to jest nasze miasto Superstar. I ostatnią rzecz, jaką chciałabym Wam polecić, jeżeli macie możliwości i macie jakieś patenty czy licencje na pływanie na morzu, to polecam Wam wypożyczyć, jak się nazywa ta łódka? RIP. Wypożyczyć RIPa albo motorówkę i właśnie popłynąć na wyspy takim RIPem albo motorówką zamiast promem. Myślę, że niezapomniane wrażenia. To po pierwsze. No i po drugie, nie jest nudno, nie musicie samochodem się przemieszczać, możecie ten RIP wypożyczyć na cały dzień, tak jak my. Mieliśmy taką okazję, możliwość i popływać po okolicznych wyspach i miasteczkach na tych wyspach, więc o wiele bardziej polecam Wam tą opcję, jeżeli macie właśnie, jak mówię, patent, no bo to tam trzeba mieć papiery na to, żeby to prowadzić, nie? Także to było takie krótkie podsumowanie naszej wycieczki do Chorwacji, a ja już się z Wami tym widokiem z Primosten żegnam. Wracamy już do Polski. Mam nadzieję, że za rok tutaj też wrócimy. Także dzięki, mam nadzieję, że film z Chorwacji Wam się też spodoba. Trzymajcie się cieplutko i więcej takich słonecznych dni Wam życzę. Bajo! Dobry dan! Bajo!